druga część naszego webinaru dotycząca kompetencji. Dwa tygodnie mówiliśmy na wstępie o cyklu Kolba, o sposobach rozwijania kompetencji. Mówiliśmy, jakie są kompetencje. Mamy kompetencje kluczowe i również kompetencje językowe, które nas najbardziej interesują, ale obiecałem, że będzie kolejny webinarium na ten temat. Nowa odsłona. Dzisiaj troszkę więcej o nowej podstawie programowej. Powiemy sobie odrobinkę o projektach w szkole i kiedy myślałem o tym webinarium, planowałem również wprowadzić Was w świat debat. Jednakże podczas myślenia nad tym webinarium uznałem, że to nie jest zbyt dobry pomysł, ponieważ debaty, wyjaśnienie debat jest dość czasochłonne. I oczywiście uważam, że jest to jedno z najlepszych sposobów na zintegrowane nauczanie sprawności językowych i również ćwiczenie, kształtowanie kompetencji kluczowych, ale niestety nie możemy tego zrobić dzisiaj. To nam zajmie dużo czasu. Tym się zajmiemy już 3 stycznia w nowym roku i wtedy to powiemy sobie o debatach. Tak w ogóle, to już od 3 stycznia wszystkie kolejne webinaria będą poświęcone w jakiś sposób przygotowaniu się do matury, no i do nowego roku szkolnego, więc będziemy wybierać, co ciekawsze, kąski z podstawy programowej, z podręczników Publications, po to, aby lepiej przygotować uczniów do tego, co nas ja myślę, że nie będzie źle. Myślę, że na przykład wydziały Publications świetnie przygotowują do nowej szkoły, więc myślę, że nie będzie to problemem. Myślę, że te webinaria też jakoś wielu osobom pomogą. A więc zaczynamy. Zaczynamy od pytania. Jak wspierasz uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych? To pytanie zadałem 2 tygodnie temu i zaproponowałem odpowiedzi na takie postawione pytanie. Te odpowiedzi to na przykład eksploracja tematów tabu, prowokacyjnych, takich, które zaciekawią uczniów, ale też skłonią ich do logicznego myślenia, do wyszukiwania treści w źródłach, w internecie. To również takie zadania, które wymagają udziału w grupie, w pracach, w parach czy w większych grupach. Dzisiaj skupimy się na zadaniach projektowych i na projektach. Czym się różnią projekty od zadań projektowych? Otóż zadania projektowe są przeważnie dość mocno ograniczone w czasie. Są krótsze, można je zmieścić na jednej lekcji. Mają podobną strukturę, ale zdecydowanie krócej trwają, co może wydawać się przydatne, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dość energicznymi nastolatkami. Czasami te projekty, które realizowaliśmy jakiś czas temu z uczniami, teraz nie wychodzą. No to również z tego względu, że ta akceleracja psychologiczna rozwoju troszeczkę poszła do przodu i uczniom trudniej się skupić na dłuższych formach projektowych. A więc oczywiście kompetencje w podstawie programowej. Przypominam, w
tym roku jeszcze w dalszym ciągu jest to taki fragment, taka część pracy szkoły, która jest monitorowana przez kuratoria. I będziemy również mówili o zintegrowanym nauczaniu sprawności, czyli tak naprawdę projektach, bo w tym oprócz debat najlepiej można wykorzystać wszystkie sprawności, no i bardzo dużo też kompetencji kluczowych. Spojrzałem sobie oczywiście do podstawy programowej, regularnie zresztą to robię, i spotkałem takie treści dotyczące kompetencji. Tym razem jest to fragment podstawy programowej kształcenia ogólne w szkole podstawowej i tam mówimy, czy czytamy raczej o tym, że ważne jest kształcenie, rozwijanie takich kompetencji jak kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, również krytyczne myślenie, logiczne myślenie, rozumowanie, argumentowanie, wnioskowanie. Z tym wszystkim mamy do czynienia na języku obcym, na języku angielskim. Najważniejszy tak naprawdę wydaje mi się punkt szósty, gdzie mówimy, że gdzie twórcy mówią, że trzeba ukazywać wiedzę jako podstawę do rozwoju umiejętności. To znaczy, że zachęcamy uczniów, żeby poprzez umiejętności rozwijali wiedzę, ale również przez to, że doceniają wiedzę, mieli takie poczucie, że mamy jakąś podstawę, jakiś grunt, na którym mogą te umiejętności budować. Bez podstawowej wiedzy trudno też uczniowi wyszukać jakiejś informacji, trudno wyobrazić sobie jakąś czynność. Przecież nie tylko kompetencje oczywiście, wiedza też jest ważna. W innym momencie podstawy programowej nauczania języka obcego, tym razem już dla etapu trzeciego, jest informacja o nowej kompetencji interkulturowej, która została określona w tym dokumencie. Jest to oczywiście podstawowa wiedza o krajach, umiejętność posługiwania się danym językiem obcym, świadomość związku między kulturą własną i obcą, prawdziwość międzykulturowa. To też są kompetencje i na koniec jeszcze zwrócenie uwagi na to, że metoda projektu jest ważna w nabywaniu tych kompetencji, które wcześniej były wspomniane. Że zastosowanie tej metody jest bardzo skuteczne, tylko chyba, że jest multidyscyplinarne, że angażuje wiele zmysłów, ale również dlatego, że jest to po prostu ciekawsze dla uczniów. Współdziałają, gdy coś robią. Na pewno przygotuję jakiś czas kolejne webinarium, w którym skupię się na kwestiach dyscyplinarnych, ponieważ przy realizacji projektów dość często spotykamy takie problemy, przy zastosowaniu metody projektu czasami napotykamy na problemy z dyscypliną. I na pewno jedno z webinariów będzie poświęcone temu, jak radzić sobie właśnie z takimi problemami z dyscypliną, zwłaszcza w czasie prowadzenia zajęć metodą task-based approach czy project learning approach. Przypominam tylko, w 2000 roku Rada Europy w Lizbonie ustaliła, że następujące kompetencje kluczowe są ważne, powinny być rozwijane i
również obecne w nauczaniu w szkole. Mówię o tym, dwa tygodnie temu. Natomiast mówiliśmy również, że jeśli chcemy kształtować te kompetencje, to musimy zaoferować naszym uczniom tak zwane scaffolding, czyli rusztowanie, jakieś oparcie. Trudno jest wystąpić przed innymi uczniami, trudno jest wypowiedzieć jakąś czasami kontrowersyjne zdanie. Trudno jest podzielić się swoimi osiągnięciami. Chociażby dzisiaj jedna z moich uczennic przełamała się na lekcji, stanęła przed innymi, powiedziała to, co miała powiedzieć. Było jej trudno. I takie przekazanie, że ma prawo popełnić błędy, że błędy są częścią procesu uczenia się, pomogło jej przejść, pokonać swoje strachy, pokonać swoje problemy z otwartością wobec innych uczniów. To była swego rodzaju wsparcie dla tej uczennicy. Takim wsparciem, takim rusztowaniem jest również zapewnienie kontekstu takiego wizualnego, czyli na przykład obrazy, filmy. Na pewno oparciem jest wcześniejsza wiedza, ale także to, że ten projekt, to zadanie nie powinno być zbyt trudne, ale też ani zbyt łatwe dla ucznia. Przypominam po raz kolejny tę strefę najbliższego rozwoju Lwa Wygockiego. Uważam, że jest to jedna z najbardziej doniosłych teorii psychologicznych, która codziennie wpływa na nasz warsztat, na nasze naukę. Bez tego wsparcia nie moglibyśmy zrealizować projektu, czy też zadania projektowego. I projekt lub też zadanie projektowe, przypominam, zadanie projektowe to projekt w mniejszym zakresie, ograniczony czasowo, prawdopodobnie taki, który może zmieścić się w jednostce lekcyjnej. Taki projekt przeważnie składa się z kilku etapów. Oczywiście tutaj te 10 kroków jest tak bardzo teoretycznie podanych, ale umówmy się, jest to coś, co naturalnie i logicznie wynika z lekcji. Omawiamy dany projekt, spisujemy kontrakt, też omawiamy jakieś reguły współpracy, wybieramy temat. Bardzo często jest tak, że temat jest narzucony przez nauczyciela, ale mimo wszystko można dać uczniom szansę wyboru określonych warunków realizacji tego tematu. Czasami dzielimy na grupy, czasami uczniowie dzielą się na grupy sami. Mówimy uczniom, rozmawiamy z uczniami o tym, po co to robimy. Ważne jest, żeby uczniowie mieli przekonanie, że to czemuś służy. Czasami, jeśli robimy to w pracy projektowej w dłuższym okresie czasu, ważne jest przygotowanie harmonogramu pracy, tak żeby nam się to zadanie nie rozjechało. Ale przypuszczam, że na lekcji, jeśli mówimy o zadaniu projektowym, o takich zadaniach, które na przykład są na końcu każdego rozdziału w Pioneer Plus, to wtedy ten harmonogram już nam nie jest potrzebny. Poszukiwanie źródeł wiedzy to przeważnie źródło wiedzy mają nasi uczniowie w ręku. Następnie dochodzi do realizacji projektu, prezentacji i również ewaluacji, ocenie. Podlega projekt, wykonanie, również wkład zasobów, wkład
energii, czy też pomysłów w dany projekt. Pokażę dzisiaj Wam kilka takich przykładów prac projektowych. Niektóre są to moje pomysły, niektóre zapożyczone i takie, które bym chciał kiedyś zrealizować. Na pewno jesteście świadomi takich projektów, które są realizowane poprzez sieci teleinformatyczne, jak Erasmus Plus. Ostatnio brałem właśnie w Erasmusie udział. Wspaniała zabawa. Wielkie zaangażowanie uczniów, wymiana uczniowska, spotkanie z nowymi technologiami. Wielu uczniów podczas właśnie tego projektu też przełamało się do pracy przed kamerą, do opowiadania o tematyce projektu. Akurat mówiliśmy o klimacie i o rzekach. I jeśli by tego projektu erasmusowego nie było w naszej szkole, no to oni pewnie nie byliby w stanie przełamać się, nie byliby w stanie przełamać swoich obaw, jeśli chodzi o przemawianie publiczne. Chciałem również powiedzieć o innych projektach, które możemy rozwijać w internecie. Na pewno znacie również e-twinning, na pewno już wiele osób z Was próbowało Credit Clubs. Ja zorganizowałem taki klub w poprzedniej szkole, w swojej nowej szkole dopiero do się przymierzam. A dzisiaj chciałem troszkę szerzej Wam opowiedzieć o jeszcze innym projekcie internetowym, międzynarodowym, a to jest Global Scholars. Global Scholars to jest inicjatywa Global Cities, program pana Bloomberga, byłego burmistrza Nowego Jorku. Jest to projekt, w którym biorą udział niezliczone masy uczniów. Są to uczniowie w wieku 9-13. Współpracują wspólnie na jednej platformie, gdzie zajmują się przez cały rok danym tematem. W tym roku jest to woda jako źródło życia, jako podstawa również przemysłu. To działa w ten sposób, że zajęcia prowadzą nauczyciele przeważnie języka angielskiego lub też nauczyciele biologii, którzy mają też taką swobodę w posługiwaniu się językiem angielskim. Uczniowie nagrywają dla siebie nawzajem, dla różnych grup z całego świata podcasty, filmy, dzielą się wiedzą, również opracowują wspólnie tak zwane community actions, gdzie starają się edukować społeczności lokalne na temat tematyki, która akurat w tym roku jest poruszana. Cele to oczywiście integracja międzykulturowa, rozwijanie tych umiejętności, kompetencji interkulturowych, również wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w taki celowy, adekwatny sposób, ale również poszerzenie perspektyw uczniów, żeby zapoznali się z różnymi problemami na całym świecie, bo na przykład Polacy rozmawiają z Indonezyjczykami, z Amerykanami, ale też również z Litwinami chociażby, tworzą jedną wspólną grupę i rozmawiają o wodzie. W tym roku, tak jak wspomniałem, jest to woda, a więc już we wrześniu i w październiku rozmawiali o tym, jak woda, jaką rolę woda odgrywa w ich życiu. Teraz rozmawiają o tym, jak woda funkcjonuje w miastach. Potem będą rozwijali kolejne etapy
tego projektu. Jak widzicie, tutaj na ekranie mamy przykładowy, taki bardzo luźny harmonogram pracy nad tą tematyką. W tym roku jest już zbyt późno, żeby się zgłosić do Global Scholars. Zawsze trzeba to robić gdzieś w wakacje lub też na początku września, ale gorąco zachęcam do zapoznania się z tym projektem międzynarodowym, który na pewno bardzo rozwinie uczniów. Przypominam, jest to projekt dla uczniów w wieku 9-13. Teraz chciałem podzielić się z Wami moim projektem, to znaczy projektem tłumaczeniowym, jaki zrealizowałem ze swoimi uczniami. Otóż moją pasją jest zbieranie różnych przykładów złego angielskiego w przestrzeni publicznej. Zaraziłem tą pasją również uczniów w moim poprzednim liceum. I oto zbieraliśmy różne fotografie naklejek, czy też regulaminów, które były wyświetlane w różnych częściach przestrzeni publicznej. I uczyliśmy się poprawiania tych tekstów. Mieliśmy wspólne takie sesje dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat, jak ten sam tekst można byłoby lepiej sformułować. To się przerodziło w mały projekt, który tak naprawdę sam się potem utrzymywał, bo uczniowie sami przynosili tego typu materiały, które potem wspólnie analizowaliśmy. Zdarzyło nam się również kilka razy przesłać efekt naszej pracy do twórców tych treści błędnie napisanych. Tutaj jest akurat przykład z kolei mazowieckich, gdzie jeśli dokładnie się przyjrzycie, to zobaczycie, że jest bardzo, bardzo dużo przeróżnych błędnych sformułowań, które jakby po przeanalizowaniu mogą rozwijać uczniów. Innym przykładem to jest również przykład z internetu, The TEDx Classroom Project, gdzie nauczyciel umówił się z uczniami na to, że uczniowie oglądają określone wideo, filmy, lekcje z kanału TEDx, a następnie opisują, piszą recenzje, ale także przygotowują się do swoich własnych TEDów, swoich własnych prelekcji i też je nagrywają i umieszczają właśnie na tej szkolnej stronie tak naprawdę. Więc jest to troszeczkę projekt TEDx Clubs, o wiele wcześniej, który powstał w danej szkole. Moim marzeniem jest, żeby coś takiego właśnie zrobić również w tych szkołach, w których pracuję. Jest to przykład projektu, który tak naprawdę sam się napędza. Na początku nauczyciel zachęca uczniów do oglądania określonych prelekcji, tworzy wspólnie z nimi harmonogram, następnie uczniowie zobowiązują się do pisania recenzji z poszczególnych TEDów, co też ich mentalnie przygotowuje do następnie prowadzenia swoich własnych toków. I w ten sposób uczniowie pracują w grupach, w parach, czy też samodzielnie nad takim właśnie projektem, który trwa przez cały rok szkolny. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Jeśli wejdziecie na tę stronę, też zobaczycie, że jest bardzo, bardzo inspirujący. Zachęcam do zapoznania się z nim. Następnie kolejną
kolejnym sposobem na projekty w szkole, zwłaszcza w szkole ponadpodstawowej, to to, aby wychodzić poza książkę. Wiele razy już mówiłem o tym, jak można poszerzać te tematy, które są poruszone w podręcznikach. Tym razem jest to w oparciu o materiał spojrzenie plus na poziomie elementary. I tutaj jest fragment zadania projektowego. Takie zadanie projektowe jest po każdym rozdziale w książkach Parent Publications, nie mówimy o unitach, ale o modułach, o modules. I jak sobie przejrzycie podręcznik elementary, to się okaże, że po każdym rozdziale mam tak zwany task. I na przykład po module drugim zadanie polega na, już tutaj muszę sobie znaleźć, zadanie polega na stworzeniu ankiety, przebadaniu tą ankietą grupy uczniów, a potem przedstawienie wyników tej ankiety w postaci raportu, jakiegoś plakatu. I tak po każdym rozdziale, no w rozdziale 12 zadanie polega na stworzeniu quizu, wysłuchaniu quizu, ale również stworzeniu quizu. I to jest właśnie to. To nie jest tak, że my musimy tylko robić podręcznik. A Pioneer Plus jakby w samej swojej istocie jest tak skonstruowany, aby motywować, popychać do wychodzenia poza podręcznik, do wychodzenia poza schematy i do promowania takich umiejętności, które są w życiu przydatne. Więc pracy w grupie, stworzenia czegoś wspólnego. Też jak zauważycie potem przeglądając sobie poszczególne zadania projektowe, to one mają bardzo jasną strukturę. Może teraz chwilkę opowiem o tym zadaniu, które tutaj jest. To zadanie dotyczy rodziny, ponieważ tak jak w wielu przypadkach jest w podręcznikach temat rodziny, no nic dziwnego. Temat rodziny wynika z podstawy programowej, a wszystkie tematy, które są w podstawie programowej, mają również pokrycie w książkach Pioneer Plus. Ale tutaj jest to podejście do tematu troszkę bardziej ambitne niż może u innych, w innych publikacjach. Zadanie polega na tym, aby stworzyć swoje własne drzewo genealogiczne, ale również, żeby pójść o krok dalej i stworzyć swoje własne zagadki dotyczące rodziny lub dotyczące swojej rodziny, tak aby dzielić się wiedzą z uczniami z innymi uczniami, w sposób ciekawszy po prostu, tak? Wiemy, że jeśli uczniowie czasami opowiadają o swojej rodzinie, bo tak też się zdarza, to czasami jest to takie nie zawsze odkrywcze, natomiast sam fakt tworzenia jakiegoś quizu czy też zagadki dla innych uczniów, no jest ciekawszą formą pracy z tym materiałem. Następnym obrazkiem mamy taki przykład takiej małej zagadki, takiego małego riddle. I tutaj
jest I am from a small family, big family, I've got. Jest to ćwiczenie określonych struktur, które były obecne w danym rozdziale, ale jest to zamknięte w postaci projektu. Uczniowie prezentują te swoje drzewo genealogiczne, ale również mają stworzyć zagadkę, która pozwoli innemu uczniowi z grupy na lepsze poznanie danego ucznia i na również jakby bardziej twórcze podejście do tematu rodziny. No dobrze, i w związku z tymi zadaniami projektowymi mam dla Was niespodziankę. Ta niespodzianka jest również dla tych osób, które nie są teraz z nami, które potem będą oglądały film. Ja postaram się bardzo szybko wrzucić nasze webinarium na kanał FM Publications na YouTube. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, ponieważ tam będą różne nowości. Wkrótce już wchodzimy z nowym kursem w FM Publications, więc tam będziecie nowe mogli zobaczyć. Ale do brzegu. Wspomniałem o tym, że będzie konkurs. Czy wspomniałem o tym, że będzie konkurs? Jeśli nie wspomniałem, to już wspominam. Oczywiście, jak po każdym webinarium, czeka na Was konkurs. Nie tylko na tych, którzy obejrzeli to webinarium teraz, ale również na tych, którzy za chwilę zobaczą je na YouTubie. Ten konkurs jest związany właśnie z zadaniami projektowymi. I jest to taki konkurs. Zachęcam Was do wejścia na profil MM Publications Problems na Facebooku i w poście pod tym slajdem, pod tym konkretnym slajdem, który teraz widzicie, chciałem, żebyście odpowiedzieli na te dwie zagadki z Pioneer Plus Elementary. Nie powinno to być trudne, no to w końcu poziom elementary, ale zobaczymy. Czekam wyjątkowo aż do końca grudnia, z tego względu, że ten czas jest dość trudny. Wiele z nas jest teraz właśnie gdzieś w kuchni, czy sprząta, czy myje okna. U mnie to akurat nie jest dobry pomysł, bo właśnie zaczął padać śnieg, czyli już na mycie okien za późno, ale no, trzeba przygotować się do świąt. Dlatego też tym razem czas odrobinkę dłuższy. Natomiast no oczywiście, kto pierwszy, ten lepszy, macie szansę wygrać książkę MM Publications. Chciałem Wam bardzo podziękować za kolejne webinarium. Czuję się z Wami jeszcze lepiej i z każdym webinarium mam coraz to nowe pomysły, jak zachęcić Was do wychodzenia poza podręcznik, ale również do korzystania z takich metod, które są oparte na nauce, oparte na dobrej metodyce, która na przykład jest w książkach MM Publications, na przykład w Pionierze Plusie. Dziękuję Wam bardzo za bycie ze mną w ten zimowy wieczór i do zobaczenia 3 stycznia, czyli zaczynamy z przytupem 3 stycznia. Znowu będzie o podstawie programowej i również będą debaty. Dziękuję Wam bardzo. Życzę Wam wesołych świąt, dużo radości, spokoju, ale też inspiracji. Bo inspiracje możemy znaleźć wszędzie wokół nas. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.